Wyobraźcie sobie miejsce nad jeziorem, w górach, z którego w ciągu godziny możecie dojechać do kilku bike parków, gdzie macie dostępną całą sieć naturalnych tras enduro. Moglibyście pomyśleć, że jesteśmy w Kolumbii Brytyjskiej, ale jesteśmy w Międzybrodziu Żywieckim. Cześć, z strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt is More. Dzisiaj taki luźniejszy vlog. Opowiem wam troszeczkę, jak wygląda moje życie po 2,5 roku przeprowadzki z centrum Warszawy, prawie że do górskiej ciszy. Powiem wam, co się zmieniło, jak to wygląda, z jakimi problemami się zderzyłem. Zresztą nie ma czasu, trzeba lecieć. Regularnie oglądają kanał, wiedzą, że już od ponad 2 lat mieszkam w Międzybrodziu Żywieckim, że wcześniej mieszkałem w Warszawie, że od kilkunastu lat zajmuję się kolarstwem grawitacyjnym i przeprowadziłem się tutaj, żeby móc bardziej rozwijać moją zajawkę. Myślę, że tyle, ile mogłem zrobić w Warszawie, tyle zrobiłem. Nie chciałem zajawki porzucać, chciałem dalej z nią iść do przodu, więc jedynym wyjściem dla mnie było przeprowadzenie się w góry. Oczywiście przeprowadzka w góry nie oznaczyła sielankowego, lekkiego życia, tylko dalej realizowania fajnych rowerowych projektów. W ostatnim czasie, jak wiecie, mam uszkodzoną rękę, więc stwierdziłem, że nagramy może kilka vlogów takich bardziej lifestyle'owych. I dzisiaj podczas takiego zwykłego jesiennego dnia powiem wam troszeczkę, co się zmieniło i jak to wyglądało. Teraz jesteśmy w drodze do Bielska, muszę podjechać do Castoramy, kupić kilka rzeczy do remontu domu, ponieważ o tym też wam powiem. Dobra, jedziemy przed przegibek i zjeżdżamy zaraz do Bielska. Właśnie mijamy przełęcz przegibek, która dzieli gminę Czernichów i Bielsku Białą. To jest ogólnie miejsce, które mogliście regularnie widzieć na moim Instagramie, bo tu w zasadzie chyba jeździłem najczęściej, bo stąd w jedną i w drugą stronę zaczynają się lokalne trasy enduro. Nieoficjalne, trzeba wiedzieć, żeby wiedzieć. Miejsce chyba, którym jeździłem najczęściej i które chyba najwięcej mnie nauczyło tak naprawdę, jeżeli chodzi o jazdę w naturalnym terenie. Powoli zjeżdżamy już do Bielska. Troszeczkę wam powiem, dlaczego Międzybrodzie Żywieckie, dlaczego nie jakieś inne rowerowe miejsce w Polsce. Dojechaliśmy do Bielska, o którym spokojnie można powiedzieć, że jest polską stolicą enduro, kolarstwa grawitacyjnego. Miasto było dla mnie bardzo ważne, zależało mi, żeby dość szybko z mojej dziczy, której szukałem, dojechać jednak do nowoczesnego miasta, a takie na pewno jest Bielsko. Od razu chciałem powiedzieć, że dużo osób uważa, że ja uciekłem z Warszawy. Ja nie uciekłem z Warszawy, tam było całkiem fajnie, tylko w pewnym momencie skończyły mi się już możliwości dalszego rozwoju zajawki. Takie naprawdę kolarstwo górskie, grawitacyjne mogłem uprawiać okazjonalnie, od weekendu do weekendu, od sporadycznych wyjazdów, a zależało mi na tym, żeby móc wstać i tak jak wychodziłem pobiegać, tak wyjść, pojeździć w górach na rowerze i to było możliwe dopiero w górach, dlatego tak bardzo mi zależało, żeby właśnie się tu przeprowadzić. A jeżeli chodzi o samo Bielsko, no to minęło pół godziny, jesteśmy w zasadzie już prawie w centrum, więc wszystkie uciechy życia w Warszawie tak naprawdę mam tutaj na miejscu w podobnym czasie, bo w Warszawie tak naprawdę jak jechałem z domu na Kazurkę, to mijało pół godziny, tutaj wychodzę z domu i za pół godziny jestem w centrum Bielska, więc lokalizacja dla mnie jest naprawdę świetna. Mijamy stację kolejki w górę Żar, a tu proszę, nasza rozpolczalnia. Jestem z panem z plakatu. A jak? Mijamy, proszę, zakaz. Już jesteśmy nielegalni, ale nie, legalni, w końcu tu mieszkamy. Jak szukałem miejsca, działki, odpowiedniej domów, to powiedziałem agentce, że chciałbym takie coś naprawdę cichiego, takiego w lesie, w górach, wysoko, fajnie, żeby było. Ja mówię, no mam takie miejsce, ale wszędzie zawsze jak kogoś zabieram tam, no żeby, o nie, aż tak dziko. A my przyjechaliśmy, zresztą zobaczycie, zaraz wyjdziemy na drogę, która prowadzi do mnie do domu. Zresztą osoby, które regularnie oglądają vloga, wiedzą, jak ta droga wygląda.
bardzo, nawet sąsiad jest na tym Majdziczy. Ogólnie teraz wygląda na całkiem cywilizowane miejsce. Ale pokażę wam jakieś zdjęcie, jak to wyglądało, kiedy pierwszy raz tu się pojawiłem. No to było ciężko. To co warto powiedzieć, to ogólnie kupiłem działkę z dwoma domami, których żaden nie nadawał się do mieszkania. Jeden był w stanie surowym, zamknięty, 10 lat stał nieruszany. Drugi był stary, w którym już od dawna nikt nie mieszkał. Oba w stanie do remontu, żeby w ogóle można zacząć mieszkać. I to jest ciekawe, że najpierw robiliśmy lekko stary dom, żeby tam mieszkać. W międzyczasie robił się nowy dom, to się przeprowadziliśmy do nowego, który już jest prawie skończony. I teraz dopiero robimy stary. Jeśli chodzi o stary dom, to znaczy jeżeli chodzi o nowy dom, no to prosta sprawa, jak budowanie nowego domu. Jeżeli chodzi o stary dom, to powiem wam, dlaczego tak ciężko robi się stary dom, ale o tym powiem dopiero za chwilę. Idziemy, bo dużo roboty dzisiaj przed nami. Oczywiście domy były, tak jak mówię, w stanie do remontu. Stary dom niestety ma taki problem, że żeby zrobić coś dobrze, najpierw trzeba to rozebrać, ale ja mam takie postanowienie, co ja nie dam rady, ja nie dam rady. Ja robiłem ramy, na której Szymon Godzik latał rampage, to ja domu nie zremontuję. Oczywiście okazało się, wiele rzeczy było ciężej niż było, ale kupowanie domu do remontu oczywiście jest tańsze i tak naprawdę kupienie dużej ilości ziemi z dwoma domami, co prawda nie nadających się jeszcze do mieszkania, to koszt mniejszy niż kupienie średniego mieszkania w Warszawie, gdzie mieszkałem wcześniej, a tu jest zdecydowanie fajnie, fajnie i ciszej i bardziej odpowiada to mojej duszy. Dzisiaj będziemy robili dalej elewację. Jak widzicie, fajnie, że dom wygląda jak jest z Bali, tylko że Bal była przez kilka lat przykryta tynkiem i nie było to idealnie wykończone, dlatego jedyne rozwiązanie, żeby dom wyglądał na drewniany, to po prostu zrobić drewnianą elewację. A żeby zrobić drewnianą elewację, trzeba zrobić najpierw stelaż pod nią, bo oczywiście tu nie ma nic prostego i trzeba po prostu zrobić stelaż, żeby to wyprostować. Dlatego dzisiaj zrobimy, myślę tak, potrzebujemy tutaj długą, którą zakotwimy sobie i potem zrobimy do niej żebrowanie. I potem zobaczymy, może przejdziemy dalej. Zrobimy sobie część, będziemy robili z rusztowania, a część sobie zrobimy z drabiny i powinno nam się to ładnie udać, mamy już wszystkie narzędzia. To jest taki mały tip, który może być między innymi przy budowaniu kikeru, kiedy chcemy zrobić dużo takich samych szczebelków, to robimy sobie jeden wymiar i to jest nasz wzór i zawsze od tego jednego odmierzamy kolejne, żebyśmy nie robili tak, że robimy jeden, od tego następny, od tego co chcieliśmy kolejny, bo wtedy możemy powielać jakieś błędy, a jeżeli mamy jeden wzór, to zawsze będziemy mieli od jednego takie same wymiary. Taki tip dodatkowy. Decydując się na mieszkanie w dziczy, musimy wziąć pod uwagę, że po pierwsze nie ma kanalizacji, nie ma wodociągu, a nawet nie ma światłowodu. Wyobraźcie sobie w ogóle życie bez światłowodu. To jest najgorsze. Jedyny internet, który tutaj mamy, to mamy po GSM-ie, a to trochę jest problem, bo nasza praca opiera się na kontakcie przez internet. Ale jesteśmy teraz w miejscu, żeby powiedzieć między innymi na przykład, jakie rozwiązania muszą być związane z tym, żeby była woda w takim miejscu. Ogólnie woda na żarze znika, jest ich bardzo mało, dlatego mamy studnię głębinową, przepompownię, obok jest zakopany zbiornik z wodą i między tymi zbiornikami mamy połączone pompy, filtry i tak dalej, właśnie po to, żeby mieć w tym miejscu wodę. Na przykład dużo osób nie chce się osiedlać na Górze Żar, bo wie, że będzie problem z wodą, dlatego takie rzeczy trzeba było wymyśleć. Nie ma też oczywiście kanalizacji, dlatego mamy oczyszczalnię biologiczną, w której odzyskujemy wodę, którą można jeszcze dalej wykorzystywać do podlewania albo hopek, albo trawnika. Więc jak widzicie, trzeba kombinować i to człowiek dopiero jak wprowadza się w takie dzikie miejsca, ma świadomość tego, ile zużywa wody, ile produkuje ścieków, ile tak naprawdę, ile zużywa ciepła, że trzeba wywieźć śmieci, wywieźć dalej, jakie ilości są te śmieci. Żyjąc w mieście ogólnie takie rzeczy
woda bierze się z kranu, co nie? To prosta sprawa. A tutaj wiemy, że woda bierze się tak naprawdę z opadów, bo jak długo nie ma opadów, to tej wody nie ma. Jesteśmy w prawdopodobnie jednej z najmniejszych łazienek, jakie widzieliście. Ogólnie w tym domu nie było instalacji wodnej z normalnej zrobionej, nie było kanalizacji zrobionej. Była bardzo stara instalacja elektryczna, którą trzeba było całkowicie wywalić. Wszystko robić od nowa, ale nie na nowym domu, tylko na bardzo starym domu, więc naprawdę było to dosyć duże wyzwanie. I gdyby to miała robić ekipa budowlana i to rozbierać i robić, to byłoby ekstremalnie i trudne i drogie, więc stwierdziłem, że najlepiej robić to samemu. Nie, ale tak zupełnie serio, przez tyle lat różnego doświadczenia z budowaniem różnych rzeczy, przede wszystkim wokół rowerówki, ale jednak i posiadając narzędzia i wiedzę i doświadczenie, jakąś taką wyobraźnię jednak projektową, stwierdziłem, że spokojnie, kroczek po kroczku, jeden dom mamy do mieszkania, a drugi z czasem będzie fajnym pensjonatem dla rowerzystów. Zresztą już koniec o samej budowie. Powiedzmy sobie, co się zmieniło, przeprowadzając się w góry. Musicie wziąć pod uwagę, że decyzja o przeprowadzaniu się w górską dzicz nie była taką rewolucją zero-jedynkową. To nie było tak, że spędziliśmy całe życie w centrum Warszawy i nagle stwierdzamy, mamy dość, chcemy mieszkać w górach. To było tak, że do tej decyzji tak naprawdę dorastaliśmy, zbieraliśmy różne doświadczenia. Przede wszystkim już wcześniej mieliśmy dwie zimy, kiedy spędziliśmy w Maladze. Mieliśmy ze sobą ponad miesięcznego tripa, gdzie mieszkaliśmy w różnych rowerowych miejscówkach. Za nami były już dziesiątki różnych wyjazdów rowerowych w różne miejsca. Więc tak naprawdę już widzieliśmy dużo, poznaliśmy dużo. No i jak już dowiedzieliście się wcześniej, szukając takiego najbardziej optymalnego miejsca do życia, wygrało Międzybrodzie Żywieckie, bo zanim byliśmy tu i zdecydowaliśmy się na to miejsce, to objechaliśmy tak naprawdę kilka miejsc. Byliśmy w górach Sowich, oglądaliśmy regiony pod Wrocławiem, ale jednak koniec końców najlepiej wypadło to. Bo skoro pracujemy tak, że żadne miejsce nas nie wiąże, możemy pracować z dowolnego miejsca, to lepiej dobrać sobie to miejsce tak, żeby jak najbardziej sprzyjało naszemu życiu, działaniu codziennemu. A skoro już mówimy o samej pracy, to przydałoby powiedzieć się dwa słowa, czym dokładnie się zajmujemy i jak to jest możliwe, że możemy żyć tutaj, możemy sobie spokojnie remontować dom, nie cisnąc to, że trzeba go skończyć, żeby on zarabiał, tylko zajmujemy się troszeczkę innymi rzeczami. Jak już jesteśmy na górze, muszę powiedzieć, że tą elewację u góry, wykończenie drewniane zrobiliśmy kilka tygodni temu. Robiłem razem z tatą, ja tu siedziałem na rusztowaniu, co mogliście zobaczyć na Instagramie. No i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę z tego dumny. Jeżeli też jesteście dumni, to łapka w górę, to jest ten moment. Zobaczcie, za mną już powoli schodzą chmury. Mamy teraz fajny widok, bo z buków już spadły liście, mamy żółte modrzewie, mamy trochę zielonych świerków i tak naprawdę przez cały rok obserwując te góry widzimy, że one cały czas się zmieniają. Ogólnie człowiek ma oczywiście świadomość, że pory roku upływają, że wszystko się zmienia, że jest to w jakichś cyklach, ale wydaje mi się, że to życie w mieście jest takie cały czas push, 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 a będąc bliżej natury widzimy, że jest ten moment wzrostu, moment odpoczynku, a koniec końców z biegiem lat to wszystko tak naturalnie wzrasta i może to tak brzmi jakieś gadania starego człowieka, ale będąc blisko tej natury naprawdę człowiek czuje, że jest taką tylko elementem jej, a nie dominatorem jej, jak to trochę wygląda w dużych miastach. Decydując się na robienie bike gardenu, nie zakładałem, że to ma być główne źródło dochodu. Zakładałem, że przyszłościowo ma się to zmienić jak źródło dochodu. A w tym momencie jakby moją główną pracą jednak jest projektowanie dla Dartmoora, wyjazdy szkoleniowe, zajęcia na miejscu, wypożyczalnia rowerów, też jakieś pojedyncze strzały związane z konsultacjami dotyczącymi rynku rowerowego, dotyczącymi rozwoju jakichś produktów, które tam sobie ktoś sobie dłubie i chce to skonsultować. Jeżeli chodzi o jakieś działania na YouTubie, to raczej on, powiedzmy, sam siebie finansuje, co nie? Czyli jakby z YouTuba też nie, to nie jest jakby moje źródło dochodu, więc tutaj tego nie ma. A dodatkowo jeszcze Magda pracuje przy social mediach, przy Dartmoorze i jeszcze przy innych markach, więc koniec końców tak to wszystko sobie spinamy do kupy, bo na pewno jest to projekt dosyć duży. No i nie da się zrobić tak, że sobie coś tam ciułać, robić jakieś małe rzeczy, tylko jednak trzeba myśleć przyszłościowo w sposób taki szerszy, żeby to wszystko udźwignąć, bo to nie jest tylko problem udźwignąć to psychicznie, ale też trzeba to udźwignąć finansowo. Dobra, nie ma co za bardzo przedłużać. W filmie chciałem wam pokazać przede wszystkim to, że warto
być kowalem swojego losu. Jeżeli mamy jakieś zajawki, mamy jakąś wizję na siebie, pomysł, który chcemy zrealizować i może nie jest on zgodny z tym, jakie są oczekiwania od rodziny, społeczeństwa, znajomych, to jednak warto iść taką drogą, bo w tym roku mam 34 lata i dużo moich rówieśników to już ma takie odczucie, że wszystko co najlepsze to już za nimi, że już tylko będzie takie podbijanie karty i tak dalej. A my żyjąc tutaj czujemy, że to co najlepsze dopiero przed nami. My nie zakładamy, że tu będziemy spędzać całe życie. Jest to kolejny przystanek, który wynika z naszych doświadczeń. Jest to miejsce, gdzie zdobywamy kolejne doświadczenia, które na pewno wpłyną na dalsze decyzje. Ale przede wszystkim nie zawsze jest łatwo, bo czasem wstaję rano i myślę, że już nie dam rady. Ale mija pewien czas, widać efekty pracy, widać, że to wszystko idzie do przodu, że mogę robić rzeczy, które bym chciał, a nie dlatego, bo muszę je robić. I mam nadzieję, że ten film możecie troszeczkę potraktować jak takie pchnięcie do tego, żeby jednak ufać sobie i iść w tym kierunku, w którym wy chcecie iść. To był taki troszeczkę inny odcinek, bardziej vlogowy, bardziej może taki filozoficzno-romantyczny. Jeżeli wam się podobał, to dajcie znać, bo chciałem przygotować też taki vlog o tym, na czym polega moja praca, czyli projektowanie ogólnie rzeczy rowerowych. Jeżeli wam się podoba taka koncepcja, to koniecznie zostawcie komentarz, łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Jako ciekawostkę wam powiem, że zanim się przeniosłem w góry, to ogólnie bałem się psów. Jak się przeniosłem, to stwierdziłem, że może trzeba mieć psa i powiem wam, że moje podejście do psów się tak zmieniło. Takie kochane pieski. Pieski są kochane. I naprawdę są takie pełne empatii. No, ten sam człowiek jest człowiek. Trzeba iść przywitać człowieka. Dobra, lecimy. Hej. Cool. Dobra. Ten internet. Ważne, żeby nie brać go zbyt poważnie, bo się człowiek... W ogóle nie można brać rzeczy zbyt poważnie, bo jakbym brał rzeczy zbyt poważnie w życiu, to na pewno bym się tutaj nie przeprowadził.